Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Chance Dimension One. Powiedzmy do tej Invicta na wczesnym etapie dostępu, gramy Akademią. Uwaga, spoilery, uwaga, mało tłumaczeń. I cóż takiego się tutaj dzieje? Wreszcie zakończył się event, który sprawiał, że Akademia straciła połowę swoich punktów kontroli efektywnie, zostały one przełamane. Jakimś cudem udało nam się utrzymać te punkty, które zostały przełamane, ale i tak na naszym terytorium, zarówno w Indiach, jak i Stanach Zjednoczonych, wkradły się inne frakcje. Więc nie mamy pełnej kontroli nad Indiami i Stanami Zjednoczonymi. To są jedyne kraje, które mamy i które tak naprawdę coś dla nas efektywnie znaczą. I pytanie teraz jest dla nas następujące. Jak będziemy próbowali wejść do Chin? Bo to jest jedna z pewniejszych możliwości. Tylko problem jest to, że mamy stosunkowo dość niski cap. Pomimo tego, że nie kontrolujemy pełnych Indii, nie kontrolujemy pełnych Stanów Zjednoczonych, to i tak mamy zwyczajnie dość mało miejsca na przejmowanie dalszych krajów, a Chiny kosztują więcej kapu niż całe Stany Zjednoczone, czyli to jest 30 razy 6, czyli prawda 90, 90, 180 punktów wpływów, czyli bylibyśmy znacząco ponad naszym limitem, gdybyśmy chcieli całe Chiny przejąć. Ale my nie musimy całych Chin przejąć, możemy przejąć tylko ich część. Teraz również zdecydowałem się spróbować wypchnąć inicjatywę z tego naszego punktu kontroli. Jednocześnie wypychanie inicjatywy z tego naszego punktu kontroli jest o tyle problematyczne, że mamy bardzo niskie investigation relatywnie. Chcielibyśmy mieć dużo, dużo wyższe, ponieważ crackdown, żeby przełamać punkt, żeby później móc użyć pull, czyli przejąć ten punkt, crackdown wymaga investigation. Purge wymaga espionage, ale to będzie zwyczajnie na innej naszej postaci, prawda? Mamy gdzieś Purge z wysokim espionażem? Nie mamy nawet nigdzie rozsądnej. Mamy bardzo kiepsko zorganizowanych agentów. Musiałbym nad tym usiąść i o tym pomyśleć. I to jest największa bolączka zazwyczaj w ramach rozgrywki naszej. Musimy tych agentów zawsze bardzo starannie rozważyć w jedną, w drugą stronę. To, co ja myślę, że chciałbym zrobić, to zaraz spróbować odpiąć tutaj dwie organizacje, tą ekonomiczną najprawdopodobniej. Tylko pytanie, czy my mielibyśmy gdzie ją podpiąć? Nie mielibyśmy gdzie jej podpiąć, szczerze mówiąc. I to jest duży problem. Szkoda by było nam stracić, ile tutaj efektywnie tracilibyśmy? 51 miesięcznie. Ekonomię byśmy tracili, stracilibyśmy pieniążki. Mamy olbrzymi zapas pieniążków właściwie. To odepnę tą organizację. Zakupimy sobie organizację, która daje więcej wywiadu i daje więcej investigation, ale kosztuje pieniążki. I teraz nasza szansa niestety będzie cały czas taka sama, bo organizacje zaczynają działać dopiero od następnej fazy. Czyli w następnej fazie to równie dobrze możemy zrobić w takim razie, jak zacznie się kolejna faza przydzielania misji dla naszych agentów. Jak widzicie, mieliśmy 12% szans, nie udało nam się to. I efektywnie wszystko, co tutaj robimy, wychodzi nam na odwrót, niż byśmy chcieli. Opracowaliśmy projekt, który pozwoli nam szybciej dostarczyć moduły na inne planety. I powiedzcie mi jedną rzecz. Jak wygląda... Jesteśmy o... kilka miesięcy od możliwości budowania pierwszych baz wydobywczych. Ale nasza zdolność do faktycznego uczynienia tego nie istnieje praktycznie. Ponieważ taka baza wydobywcza kosztuje 40... Za
mniej więcej w rok zdobywamy tyle boostu, ile potrzeba do założenia jednej bazy wydobywczej. Co jest odrobinkę problematyczne. I co my możemy zrobić? A, jeszcze jedna rzecz. Jak daleko do misji na Marsa? Bliżej nawet, porównywalnie. Wybierzmy sobie jako jakieś zadanie, którym moglibyśmy się teoretycznie pobawić. Laboratorium scenologiczne. To jest jedna z tych rzeczy, którymi moglibyśmy się zająć w niedalekiej przyszłości. Żadna z tych rzeczy efektywnie nas zbytnio nie interesuje. Najbliżej tej technologii, bo ona odblokowuje efektowce nuklearne, które pozwolą nam taniej wysyłać ładunki, więc właściwie nie. To ma najwyższy priorytet. Jeżeli będziemy w stanie opracować te frachtowce nuklearne, to najprawdopodobniej będziemy znacznie bliżej do tego, żeby stworzyć pierwsze bazy wydobywcze na Księżycu. To jest nasz priorytet wobec powyższego. Niestety nie przejmiemy kontroli nad tym badaniem. Nie, nie mamy najmniejszej szansy przejęcia kontroli nad tym badaniem, nawet inwestując w absolutnie wszystko. Mówi się trudno. Płynie się dalej. Ja postaram się tutaj przeorganizować sobie agentów. Tym samym to, co zrobimy, to utniemy tutaj zwyczajnie. Powracamy, moi drodzy, do nagrania, ponieważ opracowano właśnie misję na Mars. Tym samym to, co my chcemy obecnie zrobić, to wysłać na Marsa sondę. Wysłanie sondy zajmie 200 prawie dni i zabierze piątą część jednostki boosta. Połowę, co ja mówię. Wybaczcie, znów jestem odrobinkę po pracy zmęczony i może zdarzyć mi się pleść 3 po 3. Niemniej możemy tutaj na samej rozgrywce się skupić. I z bardzo ważnych rzeczy, które niemalże w natłoku tutaj wszystkich innych rzeczy zapomniałem, to chcemy nazwać naszych agentów. I jeżeli chodzi o nazwanie naszych agentów, to mamy już pewien schemat, prawda? Jest to obserwator. I to jest obserwator City 7552 Brick. I tak będzie się nazywał zgodnie z życzeniem. I będziemy chcieli mieć, powiedzmy, to jest tutaj drugim najistotniejszym. Powiedzmy tę osobę. Niestety nie ma polskich znaków, więc mamy obserwator ktoś inny. I to są, to jest dwójka naszych agentów nazwana. Jeżeli chcielibyście, żeby wasze niki również się pojawiły, czy chcielibyście jakoś specyficznie tych obserwatorów nazwać, to zachęcam serdecznie, żeby się odezwać, dać znać. Jak widzicie, jeszcze nie udało nam się przełamać tego punktu inicjatywy. Przełamanie jest praktycznie niemożliwe. Jest bardzo, 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 bardzo trudne, ponieważ jest to punkt umocniony. Tym samym wszystko, co możemy robić, to rzucać bardzo dużą ilością zasobów raz za razem, efektywnie licząc na coś, co ma wybitnie małą szansę na sukces, ale nie zerową, jak mamy nadzieję. Nie zerowa, mała szansa na sukces. To wszystko, co na ten moment możemy od gry otrzymać. I oczywiście
gdy mamy małą szansę, no to wszystko, co się dzieje się na naszą niekorzyść, bo raz za razem po prostu dostajemy krytyczną porażkę. Moglibyśmy, prawda, raz dostać krytyczny sukces i tutaj niezależnie od tego, jak mała szansa była i tak by nam się udało, ale oczywiście gra nie będzie dla nas tak miła. O, mamy kolejne możliwość zakupu kolejnej organizacji dającej administrację. Chcielibyśmy to zrobić od ręki, od razu, natychmiast. I chyba weźmiemy to właśnie na naszej osobie, która to na ktoś innym, ponieważ będziemy chcieli mu być w stanie przydzielić kolejne organizacje zapewniające bonusy do wywiadu, prawda, do investigation. Więc czekajmy, zobaczmy, co się wydarzy. Po prostu powtarzamy poprzednią turę i tak raz za razem, raz za razem, raz za razem. Jak stoimy z badaniami? My chcemy jak najszybciej opracować tą technologię, żeby mieć szansę na to, aby opracować frachtowce jądrowe. I używając frachtowców jądrowych będziemy chcieli Używając frachtowców jądrowych będziemy chcieli dopiero założyć bazy wydobywcze na Księżycu. Więc tak. Tak jak mówiłem, nie było szansy, żebyśmy to my przyjęli, te badania, ale nadal dobrze wybrało. Te frakcje bardzo dobrze wybrały to, co powinno być badane dalej. Więc naprawdę nie mam tutaj na co narzekać. Rzućmy jeszcze raz okiem na naszą bazę na Księżycu. Co my spodziewamy się wydobywać tutaj, wewnątrz tej bazy? Otóż nawet nie możemy na to spojrzeć, musimy tutaj najechać i przeczytać. Będziemy wydobywali odrobinkę wody, odrobinkę substancji reaktywnych i odrobinkę metalu. Efektywnie tyle co nic, ale wszystkie inne użyteczne miejsca zostały już zaklepane. Być może w ostateczności, jeżeli to miejsce nie zostanie jeszcze zaklepane, to spróbujemy przejąć to miejsce również, bo jest to woda i metal. Ale na przykład nie mamy żadnego wydobycia substancji radioaktywnych. Więc substancje radioaktywne będziemy musieli wysyłać z Ziemi, bo na Marsie energia słoneczna dość słabo działa. Z racji odległości od Słońca. Jest przeszło dwa razy słabsza niż na orbicie Ziemi, więc potrzeba dużo, dużo więcej kolektorów słonecznych, żeby zapewnić taki sam dochód energii. Co oczywiście nie jest mile widziane, bo każdy kilogram, prawda, który wysyłamy na Marsa, kosztuje nas boost na ten moment. Bardzo, bardzo nie chcielibyśmy musieć wysyłać szczególnie tak dużo. Wróćmy na Ziemię i zobaczmy, jak będzie wyglądała dalsza nasza przygoda tutaj. Nadal będziemy próbowali usunąć inicjatywę i oczywiście atakowanie jednej frakcji cały czas oznacza, że istnieje spora szansa, iż rozpoczniemy wojnę z inicjatywą. Na ile my z inicjatywą nie chcemy walczyć, no to inna kwestia. Inicjatywa jest jedną z tych organizacji, które mają dostęp do broni jądrowej. We Francji mamy 3 salwy bronią jądrową. Czy inicjatywa ma jeszcze coś? Inicjatywa ma jeszcze... Nie, nie wygląda na to, żeby miała jeszcze inne źródła atomówek. Niemniej już 3 salwy są w stanie bardzo poważnie zaszkodzić, moi drodzy. Bardzo, bardzo poważnie zaszkodzić światowej gospodarce. Nie mówiąc już o regionie, na którym te salwy spadną. Znów powielamy wcześniejszy schemat, trzymamy kciuki. Mamy 1/4 szansy na to, żeby nam się udało. Efektywnie 1/4 szansy. Czy faktycznie nam się uda, czy nam się nie uda? Teraz wzrosło do 35%. Najprawdopodobniej inicjatywa
Możemy to zobaczyć tutaj. Chodźcie, musimy najpierw zamknąć to. Zasoby, tak. Inicjatywa przekroczyła cap, dopuszczalną ilość krajów, punktów kontroli, które kontrolują, więc nam odrobinkę łatwiej. Mamy dodatkowy modyfikator, który ułatwia... który zwyczajnie ułatwia przejęcie tego. Ale oczywiście nawet 35% szansą i raz za razem powtarzając, raz za razem zużywając multum zasobów na to, nie jesteśmy w stanie osiągnąć celu. Mamy w tej kampanii absolutnego pecha. Jeżeli coś może pójść w tej kampanii nie tak, to pójdzie w tej kampanii nie tak, raz za razem, bez żadnego wyjątku. Idź rozejrzeć się za aktywnościami obcych. Bo z jakiegoś powodu nie masz nic lepszego do roboty. Rzućmy okiem na organizacje, które są dostępne dla nas. Tylko to jest organizacja dająca projekty inżynieryjne. Taki projekt inżynieryjny, pierwszy, po prostu zapewnia możliwość naraz badania dwóch technologii, a więcej, każdy kolejny punkt daje bonus plus 5% do opracowywania tych projektów inżynieryjnych. Więc ja zazwyczaj dość lubię kolekcjonować tego typu punkty. Dodajmy sobie administrację. Czy jesteśmy na tyle szaleni, aby NSA kupić, żeby zwiększyć, zmaksymalizować szanse na to, aby to nie stać nas na to. Ale gdybyśmy kupili NSA, mielibyśmy plus 3 do investigation. Mielibyśmy większą szansę. Czy chociażby na chwileczkę chcielibyśmy kupić, to jest 300 punktów wpływów. Nie jestem pewien, czy to jest dobra decyzja, więc to zrobię. To jest fatalna decyzja, to co ja tutaj robię teraz. Ale już, pyk, pozamiatane. Podjąłem ją, zrobiłem to i nawet nie... Gdy dowiecie się o tym, co tutaj zrobiłem, już będzie dużo za późno. Bucha, ha, ha, ha. Więc tak, ten projekt inżynieryjny ja bym chciał mieć pod sobą, bo jak widzicie, mamy dodatkowe plus 5% teraz. Dzięki temu do tych wszystkich inżynieryjnych projektów. I to będzie dość istotne, chociażby gdy zaczniemy, dostaniemy możliwość wreszcie badania tych fechtowców jądrowych i również baz wydobywczych. Oba te projekty będziemy chcieli natychmiast w pełni się na nich skupić. Więc teraz mamy 66% na przełamanie tego punktu. Jeżeli teraz nam się nie uda, to naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co my możemy zrobić. Gra po prostu nienawidzi mnie z jakiegoś powodu. Potwierdźmy to wszystko i pozwólmy, żeby gra się toczyła i zobaczmy, jak bardzo nie uda nam się to, co chcę, żeby nam się udało. Zacznijmy pracować nad Outpost Mining. I na ten moment chcę całość moich badań przeznaczyć na ten projekt. Oczywiście nadal nie będziemy w stanie od razu wysłać takiej bazy, bo mamy za mało boostu. Jednocześnie, jeżeli pojawi się ten projekt na frachtowce jądrowe, a wydaje mi się, że powinien móc się pojawić, sprawdźmy to. Możemy bardzo łatwo sprawdzić, czy ten projekt może się pojawić, otwierając pełne drzewko, które chwileczkę się ładuje, i wpisując Nuclear Freighter. Tak, ten projekt może się pojawić już w dowolnym momencie i będzie kosztował nas 2000 punktów, gdy się pojawi. Jest to dość dużo, musicie przyznać, ale najprawdopodobniej będzie on absolutnie krytyczny. Nie, nawet jeżeli nie na Księżycu, to po to, żeby być w stanie na Marsie zaklepać sobie najlepsze miejsca i zacząć wydobywać z nich zasoby. Udaje nam się podbić odrobinkę popularność w niektórych miejscach.
Gro, ja cię bardzo proszę. Wiem, że bazujesz na XCOM, nie? Wiem, że moje obecne kampanie są przeklęte. Doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Ale jeżeli już próbuję raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, za szóstym razem mam 66% szansy, to wiem, że ja nawet na 99% szansy mogę chybić 100 razy z rzędu. To nie jest niemożliwe, to jest tylko mało prawdopodobne. Jednakże naprawdę bardzo prosiłbym o opanowanie syndromu X-Koma, moja droga Gro. Zanim odrobinkę się wkurzę i zwyczajnie grzecznie będę grał dalej, bo jestem zbyt w tą grę wciągnięty, żeby nawet tego typu rzeczy mnie zirytowały wystarczająco. Uspokójmy sytuację w Indiach, chociaż nie jestem pewien, czy uspokojenie sytuacji w Indiach ułatwi, czy... Wydaje mi się, że jeżeli uspokoimy sytuację w Indiach, to odrobinkę trudniej będzie przełamać ten punkt, więc nie uspokajajmy sytuacji w Indiach. Opracowaliśmy... technologię. Wróćmy do próby opracowania. O, misję do asteroid. My będziemy chcieli raczej na Marsa się wybrać niż do asteroid na ten moment. Ale zobaczymy jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądała sytuacja. I jedna rzecz jeszcze mnie intryguje. Jak wyglądają zasoby i jak wyglądają w tej rozgrywce. Wow. W tej rozgrywce jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo z tyłu. Przez to, że nie kontrolujemy pełnych Stanów Zjednoczonych, nie kontrolujemy pełnych Indii, współdzielimy ten dochód boostu przez rok. Ten dochód, który my dostawaliśmy, był o połowę zredukowany, więc sytuacja naprawdę mi się nie uśmiecha. Nie jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o wyścig kosmiczny, co jest dość mało, że tak to ujmę, do czego nie jestem zbyt przyzwyczajony, aby nie być liderem w tego typu zmaganiach. O, na to czekaliśmy. Tak. Natychmiast chcemy tą technologię zacząć opracowywać i absolutnie wszystko w nią wrzucić. I możemy również rzucić okiem na naszą bazę na Księżycu i będziemy mogli porównać, ile będzie nas to kosztowało. Jak widzicie, obecnie wysyłanie samej bazy kosztuje 41,7 boostu. A wysłanie paneli słonecznych kosztuje 5 boostu. Czyli efektywnie 42,5, 47 boostu potrzebujemy, żeby wysłać oba te moduły. I jeżeli wyślemy po prostu jeden z tych modułów, no to nic on nam nie da. Muszą być oba moduły naraz operacyjne, żebyśmy zaczęli wydobywać zasoby, które nas interesują. I teraz tak, wracamy na Ziemię i musimy pozwolić, żeby czas sobie płynął. I udało nam się ustabilizować sytuację w Ameryce, udaje nam się zwiększyć poparcie publiczne i wreszcie, zobaczcie, i teraz 7 wyzerowało, prawda? Krytyczny sukces. Krytyczny sukces po 8 próbach. Jestem co najmniej delikatnie zirytowany. Okej. I będziemy chcieli teraz wreszcie tą inicjatywę zupełnie stąd wypchnąć. No, dawaj. Zdaj mi wreszcie możliwość próby wypchnięcia. Musimy w Ameryce walczyć o poparcie non-stop. Bo w Ameryce są dwie inne frakcje, prawda, które bardzo też próbują o to poparcie powalczyć z nami. I Purge. Nie mam ochoty
nie wydawać tych dostaw. 81% szans. Jak mi się to nie uda, to będę wybitnie zirytowany. 640 kasy. Nieważne, że mamy ujemny dochód. Rzucamy kasą, rzucamy zasobami. Ja chcę mieć Indię całkowicie pod moją kontrolą. I nie ma możliwości żadnej dyskusji w tym zakresie. To ma mieć miejsce i to ma mieć miejsce teraz. Mam nadzieję, że się wystarczająco dobrze zrozumieliśmy, gro, bo będę się powtarzał w tym temacie do skutku. Będziemy potrzebowali dużo więcej boostu w trakcie wyścigu o Marsa. Więc to, co musimy tutaj zrobić, no to niestety boost, 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 boost. I myślę, że nawet zredukuje wydatki na inne rzeczy. Potrzebujemy ekonomii, tak dużo jak tylko się da. I potrzebujemy boostu, tak dużo jak tylko się da. Bo wydaje mi się, że nawet tak to mogę zrobić. Tak to zrobimy. Ekonomia jest ważniejsza. Okej. Okay. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Musimy to przejąć. Musimy to przejąć. Krytyczne porażki w ramach kampanii. Krytyczne sukcesy. Po prostu krytycznie z jednego końca skali na drugi. Powtórz kampanię publiczną. Przejmij ten punkt. Przejmij go wreszcie. Tyle go łamałeś, to teraz odzyskaj. Tak, 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 tak. Na to czekaliśmy. Indie są w całości pod naszą kontrolą. Wreszcie. Wreszcie Indie są w całości pod naszą kontrolą. Aż przekroczyliśmy nasz limit. Ale dobrze, 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 dobrze. Tak miało być. I tak obecnie jest. A powiedzcie mi tylko, czy ja w badaniach tak wiesz. Okej, okej. To, co będziemy chcieli zrobić teraz, to natychmiast, żeby osłonić się przed zemstą, obronić interesy w nasze w Indiach. Wiem, że to odrobinkę wcześniej, ale nie. A aż tak dużo nie stracimy. Widzicie, tak długo do Indii się przebijaliśmy, żeby mieć całe Indie, że aż prawie skończył się cooldown na resztę rzeczy tutaj. I gdybyśmy chcieli zacząć powolutku wchodzić do Chin. Zacznijmy teraz powolutku promować naszą ideologię w Chinach. 320 co miesiąc, 68% szansy na sukces. Ktoś inny po pierwsze zdobył dla nas Indię, po drugie zdobędzie dla nas Chiny w najbliższej przyszłości. Okej. Okay. A wiecie, co by było właściwie zabawne w tej rozgrywce? Jakbyśmy rozbroili arsenał jądrowy Stanów Zjednoczonych, rozwiązali wszystkie armie Stanów Zjednoczonych i opuścili Stany Zjednoczone i użyli tego limitu wpływów, żeby wejść do Chin. To byłaby dość oryginalna sytuacja. Właśnie nigdy bym w normalnej swojej rozgrywce tak nie zrobił. Ale jeżeli uda nam się zabezpieczyć faktycznie Chiny, na przykład mieć w Chinach 80% poparcia społecznego, to mogłoby mieć jakiś sens właściwie. I będziemy teraz raz za razem podbijali poparcie społeczne nasze w Chinach. I będziemy starali się znaleźć. Właśnie, my chcielibyśmy mieć osobę Iliana.
Jasiński. To będzie osoba, która będzie doradzała od tej pory w Indiach, żeby zmaksymalizować przyrost. Żeby zmaksymalizować, moi drodzy, przyrost GDP. Może troszeczkę bardziej w knowledge pójdziemy. Jeszcze odrobinkę bardziej unity otniemy. I będziemy tak, podbijali boost, podbijali ekonomię. Może boost 25%, 42% ekonomia. Czyli ekonomia efektywnie będziemy mieli 25%, 53% więcej. Czyli tak jakbyśmy przeszło 60% całych naszych punktów inwestycji pakowali w ekonomię. Od tej pory, jak w ramach następnej tury, Iliana będzie już tylko i wyłącznie w Indiach doradzała. Wrzucimy ją na nieskończoną pętlę doradzania w Indiach i to powinno umożliwić nam całkiem fajne zmaksymalizowanie. Dokładnie, to będzie tak i tak. 10 punktów wpływów to miesiąc będziemy na to zużywali. I tak, możemy tutaj mieć plus 3 do administracji. Tylko to by jeden punkt administracji marnował. Chyba że odpilibyśmy na przykład. Czy mamy na przykład. Nie, tutaj też jest plus 3, plus 3. To byśmy zeszli do 22. Zamiast tego dajmy tą rzecz po prostu komuś innemu. Na przykład naszemu kryminaliście. Może będzie w stanie jakąś specyficzną organizację tutaj zrekrutować? Niezbyt. A, ale dlaczego na przykład tej organizacji nie możemy kupić? A, bo to kosztuje 2, a daje tylko plus 3. Czy musielibyśmy coś odpiąć wcześniej? Ekonomia plus 1. To jest chyba najmniej istotne, jeżeli porównamy z bonusami, które z tego możemy otrzymywać. Czyli tak, odepnę ciebie chwilowo. To jest 10% bonusu do kopania. 1,25 boostu. Projekt inżynieryjny. To jest organizacja, której nie chcemy zignorować. Jest to organizacja, która naprawdę bardzo solidnie nam pomoże w każdej domenie, która nas interesuje. Przyspieszy badania nad nuklearnymi frachtowcami i zapewni kilka innych interesujących nas bonusów. Musielibyśmy przyjrzeć się aktywności obcych. Pozwólmy, żeby gra toczyła się dalej. Od tej pory teraz chcemy uważać. Chcemy Ilianie dać permanentny przydział. I od tej pory. Od tej pory Iliana się nie rusza z Indii. Po wsze czasy, a przynajmniej tak długo jak się da, będzie siedziała w Indiach i zapewniała nam bonus do GDP, badań. I to jest właśnie to, co chciałbym tutaj zobaczyć. W Chinach udaje nam się kimś innym podbijać. Dobra, ty nie musisz podbijać w Indiach opinii publicznej. Mamy kilka pomniejszych wojen na świecie, biją się o różne zasoby, nas też tak bardzo nie interesuje. Chcemy zbadać każdą aktywność obcych. Fantastycznie, dobra, udało nam się opracować frachtowce. I teraz moglibyśmy chcieć od razu opracować również zdolność do używania
materiałów rozszczepialnych do generowania energii elektrycznej w przestrzeni kosmicznej i w niskiej grawitacji. I co? Ad Astra chcielibyśmy troszeczkę popadać. Najprawdopodobniej tak właśnie chcielibyśmy zrobić. I teraz sytuacja będzie wyglądała następująco. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo skoro i tak mamy tą stację kosmiczną, inaczej, w odpowiedniej kolejności. Rzućmy okiem na naszą bazę i rzućmy okiem o ile mniej, zobaczcie, o ile mniej musimy zapłacić. Możemy już wybudować stację górniczą i panele słoneczne. Ta technologia była absolutnie kluczowa. Zdefiniowała ona dalsze nasze losy, można by tak rzec. I to, co możemy zrobić również tutaj, to skoro było nas stać na wybudowanie już tego, co nas interesowało, czyli stacji wydobywczej, resztę boostu możemy zużyć, łamane na zmarnować, na wybudowanie laboratorium. Laboratorium ksenologiczne potrzebuje 5 punktów energii, a kolektory słoneczne na Ziemi generują 10. Czyli teoretycznie potrzebujemy jednego panelu słonecznego, aby zasilić dwa laboratoria, a wtedy jeden slot musiałby być pusty. To odrobinkę źle to zrobiłem. Szkoda, że nie mogę... Szkoda, że nie mogę cofnąć tego, co zrobiłem. Powinienem był zrobić rzecz następującą dla minimalizowania kosztu. Powinienem był wymienić to laboratorium i wymienić jeden panel słoneczny na laboratorium ksenologiczne i wówczas płaciłbym tak mało, jak tylko mogę, za maksymalną efektywność. Teraz będę płacił niepotrzebnie za jeden dodatkowy panel słoneczny, który nie będzie nam zupełnie potrzebny. I wymienimy laboratorium badań nad kosmosem na laboratorium ksenologiczne. Dlaczego? Ponieważ, jak pamiętacie, mamy ten olbrzymi projekt, który będziemy chcieli zacząć nadgryzać. Tym samym będziemy chcieli również, ale to dopiero gdy będziemy mieli już zasoby produkowane na Księżycu, będziemy chcieli założyć jeszcze dwa nowe orbitalne laboratoria. Te oba laboratoria miały po prostu jeden panel słoneczny i dwa ksenologiczne laboratoria. W ten sposób będziemy mieli przeszło 50% bonusu do badań ksenologicznych na to jeszcze dodatkowo. Czyli powinniśmy mieć około 70% być może procent bonusu i 35%, czyli 105% bonusu. Będziemy potrzebowali 25 tysięcy punktów badań i my obecnie generujemy 11,4. Czyli zakładając, że jeszcze odrobinkę uda nam się podbić ilość generowanych punktów badawczych, jeżeli poświęcimy wszystkie nasze punkty badawcze tylko na ten projekt, to w rok uda nam się opracować ten absurdalnie olbrzymi projekt, który ustanowi o naszej dalszej taktyce, w jaki sposób mamy podejść do interakcji z obcymi. To jest nasz zamysł na chwilę obecną i to, co będziemy realizować w ramach najbliższych odcinków. Indie zabezpieczone, plan zarysowany i pozostaje mi serdecznie podziękować Wam za uwagę, życzyć miłego dnia i mam nadzieję do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!